Mateusz Kaniowski, Mamet Halidow, witam serdecznie. Witam, cześć. Mamet, na co ty się porwałeś? No co to od razu odstraszenie zaczyna się. Trochę trzeba. To odstraszonka zaczyna się. Dobra, dla widzów, którzy nie wiedzą, mistrz świata w boksie, w wadze półciężkiej, mistrz świata w boksie, w wadze junior ciężkiej, Mamet, doskonały zawodnik MMA, specjalista parterowy i nagle ma ubrać te wielkie rękawice, i bić się z Tomkiem Adamkiem, który walczył z Witalijem Kliczko na pięści. Czy to nie jest bardzo trudne wyzwanie? No chyba o to chodzi, nie? Żeby konfrontować się. Jeżeli jest taka możliwość, a jest taka możliwość zawalczyć w boksie, i korzystam z tej okazji i poniekąd, wiesz, spełniam swoje marzenie. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli będę walczył, to będę walczył na najwyższym poziomie. Jeżeli mam spróbować się w pięściarstwie, to z najlepszym, no po prostu i tyle. Jasne, przede wszystkim nie masz nic do stracenia, bo kto mógłby cokolwiek zarzucić przy ewentualnej porażce, a ile do zyskania? No niech tak będzie. Nie jest tak? No niech tak będzie, jak tak mówisz. Ja uważam, że tak jest. Wiele osób zarzuca tutaj wiek Tomka Adamka, ale już widzieliśmy bardzo dużo walk, czy to na gołe pięści, gdzie właśnie wchodzą byli... Jaki jest jego wiek? 48 lat. 47. Rocznik 76. To już rocznikowo nawet... Między nami jest 3-4 lata różnicy. Mhm. Też nie jestem za młody. No ale ty dopiero co tutaj latającymi kopnięciami składasz Scotta Askama i walczy na najwyższym możliwym poziomie w MMA. Tomek już jednak lata nie walczy. No to argument dobry, ale to jest jego podwórko. Mam takie przeświadczenie, obserwując galę na gołe pięści i tak dalej, że kiedy... Na pięści. Że kiedy wchodzą profesjonalni pięściarze i walczą w dużych rękawicach, albo nawet walczą na gołe pięści, to mają ogromną przewagę nad rywalami, przez to, że jednak ten koszt pięściarski jest na zdecydowanie wyższym poziomie. I tu się zastanawiam, że szkoda, kurczę, że nie walczycie na małe rękawice. Uważam, że szanse by twoje bardzo, bardzo, bardzo wtedy wzrosły. Wiesz co, też ciekawy jestem, jakby znaczy, no, jestem przyzwyczajony walczeniem w takich małych rękawicach. To jest inna walka, dlatego inny boks to jest, jeżeli chodzi o MMA, bo wiadomo, że każdy cios jest, może być problematyczny. No i boks jest inny, bo cały czas jest czujny, że ktoś ci w nogi wejdzie, albo ktoś kopnie, albo coś tam, no to jest inny boks. Natomiast tak, no ciekawe też by było, gdyby to było małe rękawice, ale jest jak jest. Próbowałeś namówić? Nie, absolutnie, no bo tak naprawdę to Tomek powiedział, że on chce wracać, to ja miałem chęć i miałem nadzieję, że da taką szansę mi, dał mi, więc on powiedział, że on wraca do boksu, a nie do niczegoś innego i tylko na zasadach boksu. Jedyne co różnica to jest klatka, więc to są jego warunki i mi to pasuje. Zastanawiam się, jak ty odbierasz te wszystkie słowa, na przykład Zbigniewa Raubo, które... Każdy miał... No bo kto w historii odważył się nazwać Mameda ogórkiem? No to no musi być naprawdę... On może, bo jest starszy, jest trenerem. Nie odbieram go jako... Czy on jest trenerem innych zawodników, jak trener po prostu, wiesz. I to, że on powiedział ogórkiem, to on powiedział w ten sposób, że bardziej takie można powiedzieć... Jak tak można? No, w sensie, no, ogórek, ale w kontekście w boksie. No, tak on uważa, to jest jego zdanie i pasuje mi tak. No. Czy zgodzisz się z moją... Absolutnie mi nie przeszkadza, panie Zbigniewie, że pan tak mówi, więc bardziej to mnie motywuje. Dziękuję bardzo. Natomiast rozumiesz te wszystkie rozważania pana Zbigniewa i te tezy, które on właśnie podaje, że nieważne gdzie, jeżeli są tu duże rękawice pięściarskie, no to Adamek ma ogromną przewagę? Czy dochodzą do ciebie te jego argumenty? Teoretycznie tak. A praktycznie? Praktycznie niekoniecznie. No i teraz chętnie posłuchamy, dlaczego, drodzy widzowie. A to już to jest moja sprawa. Już. No posłuchajmy. Nie. A jakie to argumenty? No argument jest taki, że no, póki nie wyjdziemy, nie zawalczymy, nie wiadomo. No. Okej, natomiast ja bym zaryzykował tezę, że we wszystkich możliwych kombinacjach sportu walki, w których mógłbyś się zmierzyć, nawet w sumo, we wszystkich byłbyś ogromnym faworytem. Jedyne właśnie miejsce, gdzie nie jesteś, to boks w dużych rękawicach. I właśnie dlatego chcę się spróbować. Żeby tego noska utrzeć. To jest bardzo ciekawe. A jest jakiś większy stresik przez to wszystko? Absolutnie. Spokojny jestem, jak
Teraz to w ogóle jakoś tak, nie wiem, czy dobrze tak jest, tak spokojny jestem. Daria, jest to dobrze, czy nie? Że jestem spokojny. To dobrze, czy źle? Czy jesteś spokojny? No, że jestem spokojny, to dobrze, czy źle? To dobrze, że moment jest spokojny przed walką. Czy powinien się stresować? Też tak myślę, że udaje. Nie wiem, czy to słyszeliście. Ja też sądzę, że tak naprawdę to tam we wnętrzu to... Niech tak będzie. Jestem zestresowany. Dużo tych walk Tomka Adamka widziałeś w swoim życiu? No, parę widziałem. No, dziś jeszcze jego za świetnych czasów. No, oglądało się. Nie? Trochę mnie zaskoczyłeś, jak cię zapytam o te małe rękawice, że nie pytałeś. Rozumiem, że to jest duża dawka szacunku dla Tomka Adamka i dla jego osiągnięć, ale kurczę, mi się wydaje, że to by dopiero było, gdybyście mieli jednak te małe rękawice do MMA, bo to by tak bardzo wyrównało tak naprawdę to, że ty zawsze walczysz w tych małych rękawicach, że on walczy zawsze w dużych. Uważam, że to by mogło naprawdę wtedy skraść show, bo często jest tak, że jak ci pięściarze wchodzą właśnie i walczą nie z pięściarzami, to oni mają tak szczelną tą gardę, że tam się nie da za dużo zrobić im krzywdy. No bo pięściarze potrafią przyjąć jeden, żeby oddać tam, wiesz, kilka, nie? Jakoś w delikatny sposób, nie cały cios przyjąć, ale go przyjąć, żeby oddać. W dużych rękawicach to jest możliwe, w mniejszych mniej możliwe jest to, no bo każdy cios jest dewastujący. I druga sprawa, garda nie jest taka szczelna, no jak bijesz to, czy przez gardy bijesz, czy przez, wiesz, między gardy bijesz, to jest, wiesz, no, mniejsze powierzchnia jest. Ty masz pięści poobijane, widzę. No, no zawsze takie były, wiesz. Jak to nie jest od treningów? Od MMA, rozumiesz? No mi się wydaje, że one są zaraz już takie, wiesz, od tych treningów pięściarskich na sam koniec. Na KSW Epic, który odbędzie się już w sobotę w Gliwicach, jest bardzo dużo różnych stypulacji, w sensie różnych formuł, jeżeli chodzi o sport walki, w której najchętniej, oprócz tej pięściarskiej, zawalczy Mamed Khalidow. Która z walk najbardziej cię interesuje właśnie przez tą konkretną formułę? Chodzi ci do obejrzenia? Nie. W jakiej ty byś chciał zawalczyć najbardziej możliwej takiej stypulacji, jak na przykład są te pojedynki z zasadami Pride, albo jest pojedynek w kimonach, albo masz pojedynek przykładowo stricte grapplingowy. No, grapplingowy też jest ciekawy. Rozkręcałbyś Deflisa? O, dobry pomysł ty. Ależ ty jesteś dobry, no. Zobaczymy, jak teraz Deflis z tym zawalczy. Z Barnettem? Mhm. A sądzisz, że Barnett jest w stanie mu zagrozić? No nie wiem, no zobaczymy. Tam ogólnie ciężko jest, żeby ktokolwiek, więc jakby tak szybko Mamed wjechał i szybkością pokonał tą siłę Deflisa, jak się tu oko zaświeciło. Poczekaj, daj tą sobotę, walka jest, poczekaj. Dobrze, Mamed, wymarzony scenariusz na sobotnią walkę, to? No trzeba wygrać walkę, no. Myślałem, że powiesz, jakiś knockout, co? Nie, wygrać walkę, no to jest ten knockout, już nie wiem, to nie przesadzajmy, nie? W dużych rękawicach się nie umiem bić. A przydałoby się umieć trochę. No jakbym umiał bić, wiesz, boksować, no to bym umiał znokautować, no to ja bym, wiesz, no chociaż wypunktować, spróbować, nie? Ja to pamiętam te twoje bomby, jak knokautowałeś jednym uderzeniem. Mamed Khalidow, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam.